Hej, 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 hej! Witam, witam, witam was wszystkich, moi mili. Wybaczcie. Witam was ponownie w Deus Exie. Coś mnie tam strasznie gryzie w gardle. Dobra, lecimy sobie dalej dzisiaj oczywiście z Deus Exem. Dziękuję wam za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki. Patrzcie, tam on ma... On ma tam zestaw Praxis. Skurczysyn. A żeby chciało się tam dostać, ale nie wiem jak. Nie wiem, czy się w ogóle da. W każdym bądź razie, lecimy sobie. W poprzednim odcinku udało nam się uzyskać gałkę oczną. Nie pamiętam, jak się nazywa szef całej tej... nie powiem organizacji, ale tego oddziału tutaj, w którym my jesteśmy na statku. Berg, czy jakoś tak? Nie pamiętam. Tak, ostatnio tutaj zostaliśmy zauważeni. Więc musimy działać rozważnie. Tak, żeby nie zostać zauważonym przez innych strażników, na przykład tamtego. Przy odrobinie szczęścia może on zauważyć tego i tu przyjdzie. Co nam znacznie ułatwi sprawę. Znaczy ułatwi nam, jeśli... jeśli tylko nam się zregeneruje energia. Nie, jednak go nie widzi. No i dobrze. Amunicję zabierzemy, pistolet również. Dobra, on nam raczej nie zagraża, bo my musimy i tak iść w ogóle w innym kierunku. Okej, tu są ciała ogłuszonych poprzednio przeciwników. Sprawdźmy, nie, tędy raczej nie dostaniemy się tam, gdzie chcemy. Wszędzie ciała. Oczywiście oni żyją, my ich tylko ogłuszyliśmy. Jakoś tam się będzie trzeba dostać. Może tędy się uda. Chyba nawet tak. Albo i nie, bo idziemy w górę. Jesteśmy w jego gabinecie z powrotem. Musimy zejść na dół. Jesteśmy w odpowiednim miejscu. I kolejne skanowanie przed nami. W końcu nas złapią przy tym skanowaniu. Jestem tego pewien. Tak, czekałem, a się otworzyło. Okej. Już nieważne, jestem dziś zmęczony już po pracy. Biometric data assembled. Jakby karetka jechała. Subject recognized. Dziękuję. Access granted. Aha, dobra, z powrotem w tym miejscu. Tu wszystko mam wyczyszczone, o ile się nie mylę. Strażników i tak dalej. Z
Został gdzieś tu tylko na pewno jeden robot. Na wyższym piętrze. Właśnie na tym pojechał sobie w odpowiednim kierunku. Niech teraz zawróci. Okej. Na sam szczyt. Op, nie tędy. To był ten bezpieczniejszy. Z tego, co mi się wydaje. Okej. Udało się, tam robot nas usłyszał, ale on nas i tak nie będzie gonił. Kolejny punkt skanowania. Activating security scan. Biometric data assembled. Dobra, na razie bez problemu. I teraz docieramy do windy, przy której musimy użyć tej gałki, którą zdobyliśmy w poprzednim materiale. Jest jednorazowego użytku, pamiętamy. Access granted. No i się udało. Mamy dostęp do windy. Dokąd nas ona zabierze? W dół. Dobra, jesteśmy pod wodą. Jensen, it's Keitner. Where are you? In a well-concealed elevator inside the prison's restricted wing. Your gun-running neural engineer deserves a raise. I take it the eye worked then. Good. Now listen, if what you say is true, if Burke really is using the prisoners here as lab rats, I need proof. Hard evidence that I can take to Interpol. An entire prison full of kidnapped civilians isn't enough? You're an ex-cop, Jensen. You tell me. How many death row inmates crying on about their innocence have you seen getting out? Point taken. I'll see what I can find. O, sporo doświadczenia również nam wpadło, więc na pewno jeszcze zdobędziemy jakiś praxis. Może nam się takowy przyda. Dobra, kucniemy sobie i... Powolutku, po cichaczu, czy nie? Nie, na razie z buta pójdziemy przed siebie. Please, please don't leave me like this. No hope. Dobra, cokolwiek to jest, na pewno jakaś mapa. Temu chyba ulepszenia wszczepiają. O, strzałki do pistoletu obezwładniającego. Dziwne, nie mogę wyjąć nawet go w tym momencie. Dobra, tu się spróbujemy włamać. Poziom zabezpieczenia 5, o kurde. Czyli musimy się śpieszyć, innymi słowy. Don't...
Access denied. Nie udało się, strasznie mało czasu. Wątpię, żeby mi się udało bez... bez żadnych wspomagaczy. Okej, okay, jest pani doktor, którą widzieliśmy. Kurczę, no szkoda, bo bym dostał się do tego komputera. A, hasło mamy, bardzo dobrze. Teraz zdobyliśmy przed chwilką w tym palmtopie. Więc mamy teraz jakiś tam dostęp. Dobra, nic jednak ciekawego. Sprawdźmy, co ona będzie miała nam do powiedzenia. Zestaw wstrząsowy, to weźmiemy. Statistical analyses of latest implanted patient test subject revealed no statistically significant changes in glial tissue buildup. O, zestaw Praxis nawet zdobyliśmy w szafeczce, bardzo fajnie. Na razie jednak go nie wykorzystam. Quite the house of horrors you got here, Doc. You letting anyone in, or just women? Who are you? How'd you get down here? This is a restricted area. Obviously. You wouldn't want the rank and file knowing what kind of sick experimentation is going on down here. No, you don't understand. I'm not... Where's Burke? And your research partner, Savage? Burke went back up to the base. And Gary left. Told me to be smart, keep my mouth shut, and do whatever Burke tells me to do. For now. For now? I heard the three of you talking up there in the morgue. Sounded like you don't exactly fit in here, Dr. Kavanagh. And who the fuck are you? The name's Jensen. I came here looking for someone. Megan Reed. Reed? I've seen her research. Gary thinks it could be the key we're missing. If she can be convinced to come here. Megan Reed was kidnapped, Kavanagh. Violently. As was her entire scientific team and the dozens of women you've been torturing down here. No! You don't understand. I'm trying to save them. Gary and I, we were sent here to put the OCM project back on track. It wasn't until we got here that we realized what that meant, and by then... By then it was too late. OCM. Savage used that term in the morgue. What does it mean? Organic computational matrix. It's a means of cross-connecting living brain tissue and artificial intelligence systems to create a supercomputer of unparalleled capability. Part flesh, part silicon. That's what you're doing down here, turning prisoners into computer parts. Human brain activity has to be integrated with the technology. Or else it won't work. Even DARPA knew that. Just how many prisoners are being wired into this thing? I don't know. But a lot of them don't seem to survive for more than a year. I've told the others there's no way this project can stay viable with these kinds of numbers. But the OCM computers have to have them to work. Computers? You mean there's more than one of them? There's several. This is just where the process starts, the factory floor. We select the candidates here, implant them, and ship them to the other locations. It's all very efficient. Yeah, except your candidates keep dying. What does DARPA have to do with this? Nothing. Not directly. In 2007, they started looking for research partners. To help develop an artificial cognitive science program that could increase a soldier's situational awareness in the field. A number of private sector companies submitted proposals. Bell Tower being one of them. No. Bell Tower was a private military corporation. DARPA wanted researchers. But one of the companies who did submit something was a biotech corporation that deals with Bell Tower. And they believed a successful program could be designed if it could be wired directly into the soldiers' brains. DARPA wasn't willing to go that far. So this biotech company took the idea to Bell Tower. A corporation that
Being privately funded doesn't have to concern itself with political or ethical debate. You seem to think Megan's research is integral to salvaging this project of yours. Why? It's not my project. Had I known before I came here... Right, just answer the question. We're experiencing cross-systemic failures with the tech. Over time, subjects implanted with OCM augmentations suffer complete neurological breakdown. They pretty much burn up from the inside. Gary thinks it's a problem with the acceptance of the PDOT array. I've heard that phrase before. It's the building block of modern neuroaugmentations. Dr. Reed's been reshaping it, changing the way it bonds with living tissue. The mutagenic gene combination she's introduced into it, well, frankly, it's astonishing. Enough to warrant her kidnapping? So she'd be forced to work on this project with you? She's not on this project. I don't know what she's doing or where she is. This is the first time anyone's ever mentioned kidnapping. You're really gonna stand there and try to justify your role in this, aren't you? People are being enslaved, Kavanaugh. Enslaved and crucified. It wasn't like that at first. I thought we were gonna make a difference, do something incredible for the world. Right. And look how incredible it turned out to be. But you can still make a difference, Doctor. You can help me blow the lid off this place. Are you insane? I can't. There's too much money invested in this. Burke, the people I work for, they'll kill me. They'll hunt me down and kill me. I know people who can protect you, hide you. Interpol is just waiting for evidence to tear Bell Tower apart. It's not just Bell Tower. Oh, God. Oh, God, am I really gonna do this? You can't get me out through the prison. Burke would stop us. Then we'll have to do what Savage did. Take a submersible. We can't. The hatches to all the docking hangars are locked tight. The only way to unlock them is by using the security console in the prison command tower. Burke keeps an eye on us that way. Then I'll have to go back up there and unlock it. Well, you gather as much evidence as you can carry. Oh my God, I'm really gonna do this. Damn right you are. Now get moving. I'll contact you when I unlock the hatch. All right, fine. But Mr. Jensen, please, hurry. No dobra, czyli mamy kolejne wytyczne. Będziemy musieli się włamać do komputera w głównym sektorze więziennym. Już tam byliśmy. To może nie być takie łatwe, tak mi się wydaje. Ale mamy jeden punkcik praxis, więc po prostu najwyżej go zainwestujemy w umiejętność, która utrudni wykrycie nas przy hakowaniu. I teraz znowu długa podróż, tym razem na górę. Contact Interpol. We need rendezvous coordinates for a deep sea submersible. A what? What exactly have you found, Jensen? A research complex hidden beneath this base. One of its staff is willing to turn whistleblower if we can deliver her to Interpol using one of the lab's transport subs. Which explains why you need the coordinates. I'll see what I can do. Keitner out. Czy to może pójść aż tak łatwo? Oczywiście, że nie. Byłoby zbyt piękne. Okej, według wskaźnika jesteśmy prawie na miejscu. Keitner, what the hell's going on? The elevator stopped. Burke must have intercepted our comms. Get the hell out of there, Jensen. I'll meet you. Aha. I wykrakałem, oczywiście byłoby to zbyt piękne. Jakoś wskoczę tędy? Tak, dam radę. Jesteśmy coraz wyżej. Lepiej nie spaść. Przydałby mi się powolny upadek. Kto mnie tu zauważył? Hmm.
Dobra, nikogo. Dobra, uciekliśmy. Niech sobie szukają ile chcą. Dokąd? Tu mamy przejście. Granat gazowy, granat EMP. No zeskakuj. O Jezu. Naprawdę? Są żołnierze. Moglibyśmy ich granatem gazowym zatłuc. I tak sobie myślę, że chyba to właśnie zrobimy. Czekajmy, aż to wyparuje, sobie ich przeszukamy. Mógłbym dodać sobie w oddychanie właśnie w takich trujących gazach. Mamy troszkę amunicji. Batonik wezmę. Amunicji do pistoletu, no nie mamy miejsca już nawet. Środki przeciwbólowe. Co my tu mamy? Już nam ta pompka nie jest potrzebna w każdym bądź razie. Co z tobą, kobietą? Nadal tu jesteś? Gas dispersal imminent. No ciekawe, nie ma jej nagle. All the tension silos will be decontaminated. Pójdziemy sobie boczkiem, w razie czego gdyby coś miało mi się zarwać pod nogami. All personnel prepare for code yellow. No i tutaj już nie przejdziemy. Code yellow. Activating security scan. No tutaj już nas zatrzymają. Tak mi się wydaje przynajmniej. Biometric data assembled. Subject recognized. No, jednak nie, no proszę. Granted. Coś miłego. Keitner! We really broke open a hornet's nest, didn't we, Jensen? It's bad. You need a medic. Yeah, I'll get right on that. Got those coordinates, Jensen. But Burke figured it out. Seized control of the station and locked down the detention camp. Bastards cleaning house. I've got to get Kavanaugh out. Can't. Not until you stop the gas.
What gas? Burks enacted a scorched earth protocol to stop the truth from getting out. Poison gas in every cell. Lab 2. Unless you stop it. Stay with me, Keitner. There's a circuit board underneath the prison command tower. Directs the flow. Everything's connected, but might be able to redirect. A whistleblower has to live, Jensen. Only sure way. We stop this. Keitner? Keitner! No dobra, raczej nic nie byliśmy w stanie zrobić. Dostaliśmy Palm Topa. No dobra, niech no spojrzę. Miałeś coś przy sobie? Nic. Trochę żołnierzy jest, ale raczej żaden nie będzie nic przy sobie miał. Ten typ wyszliśmy, więc idziemy dalej. Mamy miny. Amunicje Typhoon, granaty gazowe się przydadzą. Mhm. Są i żołnierze. Okej, dwóch z głowy. Tam dalej jeszcze. Oho, mamy jeszcze ograniczony czas. Aby się dostać w określone miejsce. Zejdziemy sobie tędy najbezpieczniejszą drogą. Aby tu nie było jak to. Tego cholernego robota. Okej, dobra. Przejdziemy na niewidzialności szybko. Choice ahead of you, Bratan. The prisoners. Always a war. You can't save both. What? The hacker from the ship. You've been listening this whole time? Like Zietke said, everything's connected. Right now, gas is set to disperse evenly between prison and the lab. All you can do in here is redirect flow out of one area into the other.
do nothing. Everybody dies. Do something. Somebody dies faster. Precisely. But if you want to bring down Bell Tower, the choice is clear. No właśnie, wybór jest oczywisty. Musimy uratować panią doktor. Zagazuj więzienie. A difficult decision, Bratan. But that gov nuke Bark gave you no choice. Tell that to the prisoners. You'll have Interpol rendezvous with Kavanaugh's submersible. As soon as you unlock it, use the touchscreen in the security room above you. It'll shut off the lockdown, so you can return to the base. And why would I want to go there? Use your head, Chuvak. The last thing standing between you and Megan Reed is Bark. Okay. To nie była łatwa decyzja, tak jak powiedział. No cóż, dostaliśmy punkty Praxis. Mamy dwa, możemy w coś w takim wypadku dodać. Możemy dodać jakąś nową zdolność. Bądź coś innego. Ale sobie tak myślę, że już przejdę całą tą grę z hakowaniem. I dlatego też chyba do tego bym dodał, że do trudniejszego wykrywania nas. Wzmocnienie skradania się. No właśnie, to nie taka łatwa decyzja, jakby mogło się zdawać. Lub widzenie przez ściany. Albo i wyższe skakanie. Dobra. Dodam do tego. Najwyżej pożałujemy. No. Ale w tym miejscu, tak czy inaczej, moi mili, z wami się pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. W następnym odcinku wszystko wskazuje na to, że już chyba będziemy kończyli ten dodatek. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Na razie.